Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. W dzisiejszym wideo interesujące wydarzenia ze szczytu NZ w Nowym Jorku. Jest tam Zeleński, jest Duda, jest Erdogan. Putina nie było. Jest nawet Radosław Sikorski. I uwaga. Zeleński przemówił przed Radą Bezpieczeństwa we wtorek 24 września. Zaprezentował pięciopunktową formułę dla pokoju. To jeszcze nie ten plan, przez niektórych zwany pokojowym, przez Zeleńskiego planem właśnie zwycięstwa. A moim zdaniem to po prostu nowy plan potężnej ofensywy i tym samym dużej eskalacji tej wojny. Załyński odrzuca ideę tymczasowego wstrzymania walk. Dodatkowo mówi, że Ukraina posiada dowody, z których wynika jednoznacznie, że Rosja przygotowuje się do ataku na ukraińskie elektrownie atomowe. To swoją drogą według mnie najciekawszy wątek, czyli na pewno bardzo ciekawy, bo zapowiada albo prowokację Rosji, albo wręcz działanie pod fałszywą flagą Ukrainy, Sterowanej oczywiście przez Waszyngton i władze za Waszyngtonu, po to, żeby zrzucić odpowiedzialność na Rosję. Jest jeszcze coś. Zełański, jak Państwo wiecie, prowadzi największą jak dotąd kampanię mającą na celu zdobycie poparcia Zachodu do tego, aby atakować cele w głębi Rosji. Czytaj: chodzi tu o pozwolenie na użycie broni dalekiego zasięgu i. Spowodowanie, że wojska państw NATO również będą te systemy rakietowe obsługiwać. O tym także rozmawia w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że przedstawi plan zwycięstwa Ukrainy podczas sesji w dniu 25 września, w nocy czasu polskiego, z środy na czwartek. Ale co jest ciekawe, że ten plan, jak już zasygnalizował Zameński, nie zakłada zawieszenia broni i nie zakłada rozmów pokojowych. Zresztą za chwilę Państwo zobaczycie, co takiego mówił Zeleński, jak donoszą, jak komentują to również publikacje mediów głównego nurtu. Przy tej okazji pamiętacie Państwo, jak informowałem, że Zeleński zamierza spotkać się z Bidenem oraz z Trumpem i z Harris, czyli Donaldem Trumpem i Kamala Kamalą Harris, po to, żeby im też przedstawić ten plan zwycięstwa. I tu uwaga, dostał Pstryka w nos od Donalda Trumpa, bo ten powiedział, że nie będzie się z nim spotykał. Zarzuca w ogóle ostatnio, to jest od kilku dni, Zeleńskiemu to, że mocno sympatyzując z demokratami i bardzo chce, aby Kamala Harris wygrała, bo to gwarancja dużych dostaw broni dla Ukrainy. Zeleńskiego nazywa przy tym największym na świecie sprzedawcą broni. Za chwilę się okaże jasne dla Państwa. Dlaczego? Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to. Ciekawe wątki dzieją się też wokół Antonego Blinkena, któremu zarzuca się w kongresie ostatnio kilka, no można powiedzieć, nieprawidłowości to małe słowo. Można powiedzieć, że przestępstw. Otóż zatają on raporty, m.in. raport dotyczący tego, że Izrael wstrzymywał pomoc humanitarną dla strefy gazy. Ot, taka ciekawostka, prawda? I wprost przed kongresem w przeszłości oświadczał, że jest zupełnie inaczej. Jeśli natomiast chodzi o ONZ i przemówienia polityków, to Andrzej Duda także tam przemawiał. Zobaczycie Państwo na własne oczy, usłyszycie na własne uszy, co takiego powiedział polski prezydent czy prezydent państwa polskiego. Czy reprezentował rację stanu, czy czytał z kartki? przemówienie zgodnie z oczekiwaniami USA, państwa bombardującego sąsiadów na Bliskim Wschodzie i generalnie syjonistów. W końcu mamy też przemówienie Radosława Sikorskiego, ale tu od razu powiem, że moim zdaniem szkoda czasu na oglądanie tego, co mówił. Choć dam Państwu relację z jego słów i tego, w jaki sposób wypowiadał się na forum ONZ. Korzystając jeszcze z okazji, tytułem wstępu, polecam serdecznie subskrypcję tego kanału osobom interesującym się, jak wspierać kanał finansowo. Podpowiadam, że linki znajdują się na dole w opisie tego filmu. A ja przechodzę z Państwem już do rzeczy i zaznaczam, że będę korzystał z prawa cytatu, to znaczy z zasady Fair Use, przedstawiając Państwu publikacje prasowe, doniesienia medialne dla celów edukacyjnych, aby Państwa poinformować o stanie rzeczy, o faktach i wydarzeniach oraz dla celów podjęcia z nimi polemiki. Jak Państwo dostrzegacie, regułą na tym kanale jest. Polemizowanie właśnie z doniesieniami mediów głównego nurtu, które nie wytrzymują bardzo często po prostu testu, tak zwanego testu logiki. Zatem przejdźmy już do rzeczy. Jako pierwsza publikacja TVP Info z 24 września 2024 roku. Załęski, Putin chce zaatakować nasze elektrownie jądrowe. Mamy dowody. Mamy dowody na to, że Rosja zamierza zaatakować trzy nasze elektrownie jądrowe, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przekonywał też, że Rosję trzeba zmusić do zaprzestania agresji czynami, a nie rozmowami. No i w tej wypowiedzi zaszyte są moim zdaniem dwie bardzo ważne informacje, które warto rozłożyć krótko, ale na czynniki pierwsze. Otóż po pierwsze, sugeruje Zełenski, że mają na to dowody. Pytanie, jak państwu się wydaje, kto ma przewagę tam wywiadowczą, przewagę potencjału militarnego, przewagę cybernetyczną w tym rejonie, rzecz jasna? Ukraina czy Rosja? Ukraina oczywiście wspierana przez Stany Zjednoczone, które jednak są gdzieś daleko za oceanem. Czy Rosja wspierana przez swojego, można powiedzieć, dużego cudzysłów sąsiada, czyli Chinę? No właśnie, w mojej ocenie absolutnie przewagę taką ma Rosja. Dlatego ja powątpiłam w to, jakie te dowody mogą istnieć na poparcie tych zamiarów, tych zamierzeń rosyjskich. I zwracam uwagę na to, że oczywiście, to jest moja opinia, może być równie dobrze tak, że faktycznie Rosja planuje, planuje to zrobić i faktycznie Ukraina posiada na to dowody. Państwu pozostawiam ocenę i wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat. Natomiast dla mnie jest bardzo imponujące to, w jaki świetny sposób działać musi Właśnie wywiad ukraiński, państwa, którego jest w trakcie wojny, państwa, które no można powiedzieć, jest w stanie bardzo krytycznym, według szami doniesień, strony ukraińskiej, na to z uwagi właśnie na trwający konflikt. A tu wychodzi na to, że siły wywiadowcze Ukrainy działały lepiej niż Mossad. Czy trzeba by się spodziewać, niebawem wybuchów jakichś pagerów, u rosyjskich, prawda? Na przykład żołnierzy. Po pierwsze, zakładam oczywiście, że takich pagerów rosyjscy żołnierze nie mają, a po drugie, no, chciałem tylko nieco ironicznie pokazać Państwu, że ta informacja jest w mojej ocenie logi z logiki patrząc, czy z punktu widzenia logiki, patrząc, niestety ale dziurawa. Natomiast co ona może oznaczać? Ona może oznaczać, że takie wydarzenia rzeczywiście się wydarzą, że takie wydarzenia są planowane. I teraz zaznaczam, w mojej ocenie, nie dowiemy się o tym, jak jest naprawdę. Czy to będzie działanie prowokacyjne rosyjskie faktycznie, co należy oczywiście potępić, czy to będzie działanie jednak pod fałszywą flagą ze strony Ukrainy. Po co ktoś się zapyta, myślę, że wystarczy tylko to pytanie skierować do swojej logiki, żeby uzyskać odpowiedź, bo taki incydent, co do którego jeszcze wina zostanie zrzucona na Rosję i oczywiście nie będzie w mediach zachodnich, w mediach świata zachodu, w ogóle nikomu pozwolone, dyskutować na temat ewentualnie, no, drodzy państwa, drodzy Państwo, no właśnie. Y tego, czy faktycznie odpowiedzialnym jest za to Rosja, czy, czy na przykład nie są za to jakieś służby odpowiedzialne, które działają pod fałszywą flagą, to ręczę Państwu, w mojej ocenie przynajmniej, nie będzie w ogóle nawet można w ten sposób prowadzić polemiki. Bo każdy, kto odważy się takie pytanie zadać, będzie natychmiast zrównany z co najmniej jakimś ruskim szpiegiem. Ale logika i historia Wiedza historyczna nakazuje takie pytania, w tej chwili przynajmniej zadawać. Skąd Rosjanie o tym wiedzą? No i podobnie przy tej okazji przypomina mi się pewnego rodzaju program amerykański, tu wspomnę konkretnie Redakted, który kiedyś powoływał się na wypowiedzi komisji wyborczych, już w odpowiednich stanach, czy władz stanowych po prostu. Z których zapowiedzi wynika, że one na pewno nie będą znały wyników wyborów prezydenckich w noc wyborczą, ani na zajutrz. Niektóre Stany w USA już wypowiadają się, a chodzi tu o te tak zwane swing states, że nie będą znały wyników tych wyborów. No i stawiajcie sobie Państwo pytanie: skąd ktoś może dzisiaj wiedzieć, że nie będzie wiedział, co powinien wiedzieć? No chyba, że chce przygotować opinię publiczną na coś. Na Tam, w tamtym przypadku, na przykład na dłuższe liczenie głosów. Czytaj faktycznie manipulacje w procesie wyborczym. I tu podobnie. Czyżby opinia publiczna miała zostać tą wypowiedzią Zaleńskiego przygotowana na takie spektakularne wydarzenia, jak, drodzy Państwo, wybuchy w elektrowni atomowej? Tu jest mowa aż o trzech elektrowniach atomowych. W mojej ocenie, jeżeli Rosja by chciała spowodować incydent atomowy, to przypuszczam, że nie ryzykowałaby również, można powiedzieć, swoimi stratami czy stratami po swojej stronie, bo wiatry są nieprzewidywalne. Elektrownie atomowe jak wybuchają to wystarczy sięgnąć do historii, mam na myśli Czarnobyl. Przypomnieć jednak też trzeba, że wielu zachodnich ekspertów, a szczególnie niezależnych, to znaczy niezapraszanych na przykład do CNN, to taki odpowiednik ekspert w Polsce ludzi, którzy nie są zapraszani do TVP czy TVN, czyli mediów głównego nurtu, ale wielu ekspertów twierdzi, że to ofensywa w obwodzie kurskim ma na celu finalnie doprowadzenia do incydentu w kurskiej elektrowni atomowej, która właśnie jest przestarzała w swojej konstrukcji. Podobno właśnie i no, jest możliwe poprzez incydent w elektrowni atomowej kurskiej, oczywiście, wygenerować podobne zagrożenie jak czarnobylskie chociażby. Mówimy tu o bardzo spektakularnych sprawach. Natomiast tu wracając do tych dowodów Załęskiego, no, śmiem twierdzić, że są to dowody co najmniej czy co najwyżej, takie jakimi dysponuje Izrael, który w tej chwili równa z ziemią wiele miast w Libanie. Według informacji z dnia dzisiejszego ja tylko przypomnę, choć dziś długo o, czy o Libanie, nie planowałem mówić, ale zginęło tam już kilkadziesiąt osób i znowu grubo ponad setka, nawet 200 osób jest rannych. Zatem Bilans ofiar od poniedziałkowej ofensywy przekroczył już ponad 500 osób. I Izrael w takim komunikacie medialnym również przedstawia na dowód tego, że ma prawo bombardować domy, zabudowę mieszkalną, na dowód tego, że to są miejsca, w których Hezbollah ukrywa rakiety, przedstawia też dowody. Wiecie Państwo, co jest tam dowodem? Animacje komputerowe. Czyli nie zdjęcia z tego, jak faktycznie sprawy wyglądają, że faktycznie tam jest przechowywana broń, czyli rakiety na przykład Hezbollahu, w prywatnych garażach, w prywatnych domach, podobno też w salonach. Ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale uważam, że ktoś, kto się posługuje logiką, powinien zwyczajnie wyśmiać jako dowód tak zwaną komputerową animację. I podobnie tutaj może być. Nie przesądzam tego, pozostawiam także i Państwu tę ocenę. Ja mam moje zdanie i treści, które tu przedstawiam, właśnie służą temu, abym mógł podzielić się z Państwem moją opinią. Zaznaczam jednocześnie, że to moje stanowisko, moja opinia wynikająca z analiz, z wieloletniego zainteresowania się tematem no i z jednocześnie krytycznego, jak i logicznego i skrupulatnego podejścia do analizowanych spraw. Natomiast Państwo możecie mieć oczywiście własną opinię. I teraz kolejna ciekawostka, drodzy Państwo, tutaj, którą czytamy. Ukraiński prezydent nie podał szczegółów, lecz zarzucił Moskwie, że tej zimy ponownie chce doprowadzić do blackoutów oraz pozbawienia prądu i ogrzewania milionów Ukraińców. Rosja ciągle kłamie. Zaznaczył, że Rosja stale kłamie na temat swoich działań na Ukrainie, bo nie jest w stanie ich usprawiedliwić. Jak inaczej może wytłumaczyć, dlaczego jej rakiety są znajdowane w przestrzeni powietrznej Polski, Rumunii czy Mołdawii? Mówił, dodając, że do końca wojny nie można doprowadzić rozmowami, lecz czynami. No tu, drodzy państwo, trzeba się zastanowić, czy w polskiej przestrzeni powietrznej ten dron, który wleciał i nie można było go znaleźć, to nie był czasem ukraiński, bo rosyjska rakieta, którą ma na myśli Złański, być może o tą mu chodzi, to faktycznie rakieta ukraińska. Przypominam, co się działo w przewodowie. I tym sposobem zdemaskowaliśmy w, w związku z podjętą polemiką, z publikacją portalu TVP Info. Moim zdaniem, zdemaskowaliśmy drodzy Państwo kilka tutaj nieścisłości. Natomiast zaznaczam, że potępiam wszelką agresję i szczególnie dla algorytmów YouTube'a jest to niezbędne, aby przy komentowaniu takich wydarzeń, właśnie autor nie pochwalał żadnej przemocy i żadnych działań. Ja faktycznie żadnej przemocy i żadnych działań militarnych, drodzy Państwo, nie potępiam, tak więc proszę tutaj o wyrozumiałość i uważam, że lepszy jest pokój niż wojna. Ale mimo wszystko staram się Państwu wytłumaczyć, że ta wojna jest proksywojną, wojna na Bliskim Wschodzie jest drugą proksywojną i robi to upadający gigant, czyli Stany Zjednoczone, hegemon, który swojej pozycji na świecie broni, bo czas gra na jego niekorzyść, tego hegemona. I może tylko i wyłącznie czyjimiś rękoma, na czyimś terytorium organizując front, walczyć o swoją dominację, starając się zburzyć, można powiedzieć, to, co budują państwa BRICS, to, co buduje Rosja z Chinami, to, co buduje Rosja z Chinami i z Iranem, i na dodatek z Indiami, i jeszcze na dodatek z wieloma państwami, które czekają w kolejce, m.in. Turcja. Tylko dla przypomnienia, Turcja oficjalnie złożyła wniosek czy złożyła deklarację chęci przystąpienia do, do sojuszu BRICS, czyli do nazwijmy to, organizacji o charakterze gospodarczym, co do której ja jednak, choć nie wynika to z oficjalnych dokumentów ani przekazów w mediach głównego nurtu, co do której to jednak ja wysuwam takie przypuszczenie, że te państwa również Współpracują w przestrzeni militarnej, tak? I, no, powiedzmy, uławiają się na to, żeby gwarantować sobie wzajemnie bezpieczeństwo. To jest moje przypuszczenie, zaznaczam. Natomiast yy, dziwiłbym się, gdyby było inaczej. Kolejna publikacja, którą Państwu chcę przedstawić, związana z Zoeńskim. Zwróćmy uwagę dotyczy tego, że Zachód jest rozczarowany planem pokojowym Władimira Załęckiego i myśli o rozmowach z Putinem. Tak donosi Bloomberg w dniu 25 września 2024. Wiele osób z ciekawością wyczekuje na plan zakończenia wojny, który Załęcki obiecał przedstawić podczas 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Z nieoficjalnych doniesień wynika jednak, że nie, spotka się, nie spotkał się on ze zbyt przychylnym przyjęciem zachodnich przywódców. I tu chcę podkreślić dwie rzeczy. Na razie Łęcki, to co przedstawił w dniu 24 września przed ONZ, to była jego wypowiedź, w, gdy brał udział w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. I tam zaprezentował pięciopunktową formułę dla pokoju, czyli takie ogólne ramy jakie on sobie wyobraża, ma przyjąć świat, w związku z tym, że Załański sobie tego życzy, upraszczając. Natomiast w dniu 25 września Załański ma zaprezentować plan, niektórzy nazywają go planem pokojowym, niektórzy planem zwycięstwa, a tak naprawdę jest to plan ofensywy na Rosję, co nie muszę chyba tłumaczyć, że jeżeli ten plan zwycięstwa, ten plan ofensywy spotka się z akceptacją państw w Zachodu, to mamy gwarantowaną eskalację wojny na Ukrainie. I od dawna podkreślam, że wojna na Ukrainie i wojna na Bliskim Wschodzie są ze sobą skorelowane. Jedna i druga jest na potencjometrach przez władze za Waszyngtonu podkręcana w tym samym czasie, po to, aby państwa nie mogły się nawzajem wspierać, na tych dwóch frontach. To znaczy, żeby Rosja na przykład nie mogła i Chiny nie mogły tak wspierać Iranu, który wspiera przecież Hezbollah, jak by mogła, gdyby nie było wojny na Ukrainie rozkręconej. Dlatego ona jest, proszę wybaczyć tu ten kolokwializm, ale ta wojna jest tutaj po prostu w mojej ocenie sterowana, a między innymi Zawański jest wynajętym do tego człowiekiem, aby, aby pilnować tego stanu rzeczy. Czytam dalej w publikacji. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że ten plan zaołęzkiego nie spotkał się z entuzjazmem. Źródła Bloomberga twierdzą, że nie zawiera on żadnych przełomowych propozycji i jest mało prawdopodobne, by mógł szybko doprowadzić do wstrzymania działań zbrojnych. Dodają, że niektórzy sojusznicy Ukrainy rozważają podjęcie rozmów na, temat, na ten temat z Władimirem Putinem. Nie ma nic nowego w planie zwycięstwa. Załęckiego i nie gwarantuje on przełomu, powiedziała Bloombergowi osoba zaznajomiona z rozmowami ukraińskiego prezydenta z zagranicznymi przywódcami. Natomiast w momencie, kiedy nagrywam dla Państwa ten materiał, to jest 25 września w okolicy godziny 18, czasu polskiego jeszcze formalnie, jeszcze faktycznie Władimir Załęcki nie przedstawił tego planu. Zatem tutaj mamy do czynienia z, ze, spe, ze spekulacjami Bloomberga. Jest jeszcze jedna informacja. Moim zdaniem nie ma się co łudzić, że to, co przedstawi Załęski, o czym w następnym wideo Państwa poinformuję. Przedstawiając do tego mój komentarz, nie ma się co łudzić, że Załęski na forum ONZ powie i poda opinii publicznej, jaki jest ten plan zwycięstwa. No przecież byłoby to absurdalne. Tym bardziej, że przecież w ONZ zasiadają także przedstawiciele Rosji. Zatem ten plan zwycięstwa. Który będzie podany do publicznej wiadomości, będzie, drodzy Państwo, ja tu zakładam przynajmniej okrojoną, potężnie wersją faktycznego planu, żeby nie powiedzieć po prostu totalnie inną od tego, jakie będą faktyczne wydarzenia. Wracając do publikacji. Choć Kiłów jeszcze nie ujawnił planu, niektóre punkty dostały się do mediów. The Times donosi, że obejmuje on gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy od krajów zachodnich, podobne do paktu o wzajemnej obronie po przystąpieniu do NATO. Międzynarodową pomoc finansową na odbudowę gospodarczą Ukrainy, dostawy nowoczesnej broni z Zachodu oraz kontynuację działań ukraińskich sił w obwodzie kurskim. Plan jest raczej maksymalistyczny i koncepcyjny niż szczegółowy. Zradził Bloombergowi wysoki rangą urzędnik amerykański, czytamy w tym doniesieniu prasowym. I teraz ja Państwu skomentuję tutaj jeden fragment. Chodzi o gwarancję bezpieczeństwa od NATO. I uważam po prostu, że to jest tak irracjonalne założenie i oczekiwanie z jednej, z drugiej strony Załańskiego, co dziwne. I teraz nad, tym, nad tą dziwnością się skupię. Otóż uważam, że Załański przedstawia tylko to, co. Ma przedstawić, co jest umówione, co jest mu powiedziane, co jest mu dostarczone jako treść przemówienia, jako punkty, których ma się domagać. Moim zdaniem całe show, które Załęński robi w mediach od początku tej wojny, jest kontynuacją jego po prostu kariery, którą prowadził jako komik i aktor. I mam prawo mieć taką opinię. To jest moja ocena sytuacji, drodzy Państwo, państwo możecie, wy, drodzy Państwo, możecie mieć swoją. I teraz zwróćmy uwagę, czym to jest? Według mnie jest to po prostu narracją podyktowaną przez środowiska sterujące także Kamerą Harris, Białym Domem aktualnie, no bo wiadomo, że Joe Biden z uwagi na stan zdrowia nie może, jest logiczne, że nie sprawuje urzędu yy, tak jakby, tak jak powinien. Zatem czym to jest? I w mojej ocenie jest takim schodzeniem z większego na mniejsze. To znaczy jest tu przedstawiony plan, yy, czy ten punkt w ramach tego planu o gwarancjach, po to, żeby powiedzieć, aha, okej, okay, no to za dużo, wobec tego weźmiemy, no nie wiem, 75% tego. Później yy, w wyniku konsultacji, negocjacji międzynarodowych, w wyniku respektowania jakichś zasad, będzie nam to, czyli społeczeństwom, ludziom wytłumaczone przez media głównego nurtu, ale w publikacji Onetu, w publikacji TVP Info, w publikacji Polskiej Agencji Prasowej, bo to w różnych miejscach można odnaleźć te doniesienia, nie ma ani słowa o tym, że jest to zwyczajnie, Totalnie, drodzy Państwo, nie tyle ryzykowne, co niemożliwy do wypełnienia postulat. Brak możliwości wypełnienia tego postulatu, przyznania Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, analogicznych do, do gwarancji, które posiadają między sobą państwa NATO, wynika, które wynikają z samej treści traktatu, co do których mocy w stosunku do Polski, ja mam wątpliwości, ale są, to nie jest możliwe przyznanie, takiego formatu gwarancji państwu, które toczy wojnę. No wyobraźmy sobie, że państwo, które toczy wojnę, czyli Ukraina, przyznana jest taka gwarancja. Co to oznacza? Że ona w momencie, dokładnie w tej tak zwanej, jak to mawiają prawnicy, w tak zwanej logicznej sekundzie po podpisaniu gwarancji, przesłanki do wypełniania z nich wynikających zobowiązań są spełnione. Mówiąc prostym tekstem, już w momencie podpisywania gwarancji i udzielania jej tych gwarancji Ukrainie, trzeba będzie wypełnić zobowiązania z nich wynikające i wysłać wojska przeciwko Rosji. Przecież rozumiemy chyba, że jest to niedorzeczne. I ubolewam nad tym, że w żadnej publikacji nie ma mowy na temat niedorzeczności kompletnej tych oczekiwań. Zestawmy teraz tą niedorzeczność. Z tym, że zapewne to Stany Zjednoczone dostarczyły taką narrację Zołęckiemu, a on ją tylko wygłasza. Czy może chodzić o to, że Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby jakieś państwo NATO, jakieś państwa na to być może w liczbie Nokiej, faktycznie jednak te gwarancje? Zaczęły wykonywać, w rozumieniu wypełniać zobowiązania, które mogą wynikać z tych gwarancji. Brzmi to absurdalnie, ale przecież Amerykanie szczycą się, można powiedzieć, tym, że nie mają przyjaciół, tylko robią interesy z innymi państwami, to po pierwsze, a po drugie, realizują proksy wojny nigdy na swoim terenie, zawsze na innych frontach, za pomocą innych żołnierzy. Oczywiście niekiedy wysyłają swoich. Jak to było w różnych konfliktach, typu Afganistan, Irak i tak dalej. Ale tutaj. Tutaj nie muszą. Dlaczego nie muszą? Bo mają. Amerykanie mają kim walczyć. Bo władze państwa polskiego są z jakichś powodów bezwzględnie posłuszne. Zamówionym, można powiedzieć, nie tylko zamówionej retoryce, ale zamówionym działaniom, które prowadzą potężne niebezpieczeństwo na nasz kraj. Przejdziemy teraz do kolejnych publikacji, które tu dla Państwa przygotowałem. Teraz Al Jazeera. Załański w ONZ mówi, że Rosję trzeba zmusić do pokoju. I tu muszę jeszcze Państwu dodać, że w innych publikacjach, które analizowałem przed nagraniem tego materiału, można było doczytać, że Załański ma jakiś specjalny nowy plan powołania jakiegoś nowego trybunału, który miałby zająć się po oczywiście wdrożeniu z sukcesem planu. Zwycięstwa załęckiego, który miałby się zająć Rosją, który miał, miałby się zająć, no i właśnie w tych komunikatach mowa jest o tym nie tyle kimś takim jak Putin czy jakimiś innymi generałami, prawda, którzy odpowiadają za wykonywanie faktycznie na poziomie operacyjnym działań militarnych przeciwko Ukrainie, tylko miałby się zająć Rosją. To o tyle ciekawe, że może sugerować, Drodzy państwo, jakieś zmiany analogiczne z tymi, które działy się po II wojnie światowej, na przykład dotyczące nowego porządku także granic. Kto wie, czego my się doczekamy po tym konflikcie i kto wie, co jest zaplanowane. Zestawmy to jeszcze z takimi informacjami, które gdzieś tam ćwierkają wróble na drzewach. Drodzy państwo, dotyczące tego, że jeżeli wojna na Bliskim Wschodzie potężnie eskaluje, a zaznaczam, że Izrael przygotowuje się do ofensywy lądowej, powołuje dodatkowych rezerwistów i przewozi coraz więcej sił pancernych, czyli mówiąc wprost czołgów w rejon granicy z Libanem i planuje przejść do tej inwazji lądowej po wyniszczeniu zapewne jeszcze kilku czy zniszczeniu jeszcze kilku tysięcy kolejnych celów, czyli przeprowadzenia tysięcy jeszcze bombardowań, bo na ten moment już Według stanu, przynajmniej na poniedziałek, to ponad 1500 celów zostało zbombardowanych przez Izrael. Ciekawe, jakie będą dane na koniec tygodnia. To będzie, moim zdaniem, kilka tysięcy. I teraz, jeżeli tam coś rozgorzeje, a nie ulega dla mnie wątpliwości, że jest takie prawdopodobieństwo z każdym dniem i z każdym kolejnym działaniem Izraela coraz wyższe, co ja tłumaczę tym, że Izrael to prowokuje i zapowiadałem to Państwu od dawna, gdy jeszcze tylko działy się wydarzenia w Strefie Gazy, to pytanie, co się wydarzy z ludnością, bo o ile przykładowo mieszkańcy Strefy Gazy nie mieli i nie mają dokąd pójść, tam działania Izraela polegają na ludobójstwie, na, na, na zmuszaniu ludzi do opuszczania swoich domów i ściskania ich w jakichś obozach, tysiące, tysiące ludzi tak drodzy państwo zostało potraktowanych. Trzeba temu współczuć, Ulewa nad tym, że polskie władze, polski prezydent nie podkreślają tego, co tam się dzieje. Ale gdy będzie się dziać coś przeciwko Izraelowi, to może się okazać, że setki tysięcy, a może nawet więcej ludzi będą stamtąd. Nie tyle przesiedlanych, co będą stamtąd Uciekać, szukając gdzieś schronienia. I mówiąc o tym, że coś w ruble na drzewach ćwierkają, mam tu na myśli, czy czasem te ruchy, które tutaj dzieją się w Europie, nie są też powiązane według, no można powiedzieć, czy z tym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Mówiąc prost, czy nie chodzi czasem o to, że dzisiaj spodziewana, ale przez Deep State być może planowana jest tego typu. Reakcja masowa ludności. Kto wie, czy nie zabita tutaj nie tyle jak że kilkaset tysięcy, co może nawet kilka milionów, tak zwanych uchodźców z Bliskiego Wschodu, w rozumieniu, no właśnie, z Izraela, bo nie spodziewa się, że mieszkańców Libanu. Ale finalnie kto to wie? Wracając do publikacji. Zawański mówił ONZ, że Rosję trzeba zmusić do pokoju. Prezydent Ukrainy powiedział w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, że negocjacje nie wystarczą, aby zakończyć wojnę z Rosją i należy Rosję zmusić do pokoju. Załęski powiedział na spotkaniu 15 osobowej rady na wysokim szczeblu w Nowym Jorku, że prezydent Rosji Władimir Putin popełnia międzynarodową zbrodnię i złamał tak wiele międzynarodowych zasad, że nie zamierza sam tego zrobić. I dlatego ta wojna nie może po prostu zniknąć, dlatego tej wojny nie da się uspokoić rozmowami, powiedział Załęcki we wtorek. Rosję można jedynie zmusić do pokoju, a to jest dokładnie to, czego potrzeba. Zmuszenie Rosji do pokoju jako jedynego agresora w tej wojnie, jedynego łamiącego kartę Narodów Zjednoczonych. Rosja w środę określiła plan Załęckiego mający na celu zmuszenie jej do zawarcia pokoju mianem fatalnego błędu. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow powiedział, że takie stanowisko jest fatalnym błędem systemowym. To głębokie nieporozumienie, które nieuchronnie będzie miało konsekwencje dla reżimu w Kijowie. Nie da się zmusić Rosji do pokoju, powiedział Pieskow reporterom, dodając, że Rosja jest zwolennikiem pokoju, ale pod warunkiem, że zostaną zagwarantowane podstawy jej bezpieczeństwa. Swoją drogą, i tu teraz pytanie do Państwa, czy nie zastanawiało Was? Dlaczego Stany Zjednoczone uważają, że należy słać nieskończone wsparcie dla Ukrainy po to, aby Ukraina mogła pogadać Rosję? Zastanówmy się przez chwilę, czy istnieje za tym logika zgodna z narracją mediów głównego nurtu. No bo jeżeli tak, to oznacza, że Stany Zjednoczone nie kierują się w swoich działaniach interesem. Chyba, że właśnie się tym interesem kierują. I teraz na chwilę, zostawiając z boku koncepcję proxy wojen i w ten sposób burzenia tego porządku, który nowy starają się zbudować państwa BRICS, trzeba dodać też jeszcze, że Stanom Zjednoczonym to bezsprzecznie zależy na nowym członku NATO. Dlaczego? Bo taka narracja obecnie trwa, że wszystkie państwa powinny wydawać co najmniej 2, a najlepiej 4% PKB na obronność. 4% PKB na obronność to mniej więcej w przypadku Polski, 18 około do, do 20%, nawet procent dochodów budżetowych. I wyobraźmy sobie, że Ukraina staje się też państwem NATO. Zapewne ogłoszone byłyby programy konieczności pomocy przez inne państwa, aby Ukraina mogła się dozbroić na poziomie według standardów państw natowskich. Nie muszę chyba tłumaczyć, że oznacza to setki miliardów dolarów wydawanych na zbrojenia dla Ukrainy, ale u koncernów głównie amerykańskich. Wojna załatwiła to znacznie szybciej i tutaj Amerykanie, moim zdaniem, taki ciekawy fortel zrealizowany, bo nawet gdyby się Rosja zgodziła, to z punktu widzenia, można powiedzieć, tych koncernów, które niewątpliwie mają dużo do powiedzenia w Stanach Zjednoczonych, szczególnie Mogą podpowiadać, jakie decyzje podejmowane mają być w Białym Domu, no to po prostu złoty interes. Natomiast jest jeszcze inna perspektywa: czy te działania są logiczne z punktu widzenia interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych, już jako gospodarki, już jako można, narodu amerykańskiego, już jako mocarstwa? No i tu odpowiedź, moim zdaniem, brzmi: to absolutnie nie jest interesem strategicznym. Stanów Zjednoczonych. No bo co Amerykanom przeszkadza, czy Rosja to będzie na przykład swoje interesy potrafiła rozciągnąć w całości, czy czytaj zająć nawet w całości Ukrainę, czy nie? Przecież z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to nie ma znaczenia. Chyba że Amerykanie mają na Ukrainie jakieś strategiczne interesy, o których do tej pory media i w ogóle Amery Stany Zjednoczone i Deep State. Milczą i nikomu nie udało się odkryć, o co tu chodzi. Bo sądzę, że nie o te kilkanaście tajnych baz CIA, które już nie są tajne, o których już donosiła prasa od jakiegoś tam czasu. Zatem, o co tutaj może chodzić? I, drodzy Państwo, logika nakazuje nam zastanawiać się nad prawdziwymi przyczynami tej wojny na Ukrainie, a także nad prawdziwymi przyczynami tej rosyjskiej, można powiedzieć, inwazji na Ukrainę. Zostawmy to jednak na inny raz, jeszcze takie dywakacje. Choć niejednokrotnie już między wierszami mówiłem Państwu moją ocenę sytuacji. Teraz do publikacji przechodzę kolejnej, która jest dość interesująca z polskiego punktu widzenia. Zawański zabiega amerykańskie inwestycje w podupadły sektor energetyczny Ukrainy. Czytaj, Zawański i Ukraina ma totalnie gdzieś. Inwestycje polskiego sektora w ich sektor energetyczny, czyli polskich firm, polskich podmiotów, no bo jakże inaczej. Pamiętajcie Państwo, Polska jako państwo, Polacy jako obywatele, Polska jako budżet i Wasze pieniądze jako podatników, wszyscy w Polsce mogą Ukrainie tylko dawać. Bo jak powiedział kiedyś pewien rzecznik MSZ-u, jesteśmy sługą narodu ukraińskiego. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, uważam że to jest bulwersujące i odpowiedzialność karną powinien ponieść ktoś, kto te słowa wypowiedział. Natomiast taka narracja jest absolutnie no, już zaszczepiona u Ukraińców, przynajmniej u ukraińskich polityków. Czy nie sądzicie Państwo podobnie? I wyjdziemy oczywiście na tym jak zwykle jak Zawłocki na mydla, przecież mogliśmy każdy jeden czołg. Każdy jeden śmigłowiec, każdego miga, każdą złotówkę, każdy litr paliwa Ukraińcom przekazywać skrupulatnie, księgując to w naszych rozrachunkach jako pożyczka, jako zobowiązanie do Ukrainy. I ktoś, kto tego nie robi, popełnia po pierwsze czyn zdrady narodowej i popełnia moim zdaniem szkodę niewielkich, ultrawielkich, gigantycznych rozmiarów. To jest tak jakby... Prowadzona przez na przykład przeze mnie firma. Wyobraźmy sobie że jestem właścicielem czyli udziałowcem i jednocześnie prezesem spółki pozbywam się udziałów jestem już tylko prezesem nie jestem ich właścicielem uwaga. Okazuje się że inna firma działająca na sąsiednim rynku w pewnym sensie konkurencyjna bo nie, nie oszukujmy się państwa są wobec siebie konkurencją. W sensie realizacji wzajemnych interesów międzynarodowych, relacji handlowych, współpraca, ale także i konkurencja. I wyobraźmy sobie, że firma, która jest moją w pewnym sensie konkurencją, ja dostarczam składników majątku, które powodują, że ja sam nie mogę produkować. Albo dostarczam urządzeń, które powodują, że ja sam nie mogę się bronić, monitorować mojej sytuacji. Czy moje działanie jako prezesa spółki nie jest działaniem na jej szkodę? Ja powinienem, oczywiście, jeżeli widzę w tym mój interes, kierować tam ewentualnie składniki majątku, maszyny produkcyjne, systemy alarmowe. No jeżeli tej firmie dzieje się źle, bo na przykład ktoś ją napada, prawda? Rozkrada w tej firmie ktoś e, majątek. No to mówię, słuchaj, ja mam tu systemy alarmowe, to tobie przekażę. Ale nie biorę tych, które mi zaleg nazwijmy to, które mam na półce, tylko demontuję swoje kamery i zawożę tej firmie. W dodatku nie księgując tego jako pożyczka. Mówię, nie musisz mi oddawać. Co robi właściciel tej spółki? Pozywa mnie do sądu. Taka jest rzeczywistość. Kontynuując publikację. Prezydent Propo Załęski proponuje specjalne zachęty dla amerykańskich firm, aby odbudowały ukraiński system energetyczny zniszczony przez rosyjskie ataki. Prezydent Ukrainy spotkał się z przedstawicielami biznesu w Stanach Zjednoczonych zabiegając o inwestycje w sektor energetyczny swojego kraju, który stał się, stał się celem rosyjskich ataków powietrznych. Uprzejmie proszę, jeśli znana jest państwu Jakaś informacja prasowa o tym, że Zołoński spotykał się z przedstawicielami polskiego biznesu po to, aby zabiegać o inwestycje w jakieś sektory na Ukrainie, to proszę o informację w komentarzu. Według mojej wiedzy, tego typu spotkań, zachęt w kierunku polskiego biznesu, polskiej gospodarki nie było. A Zołoński, przypomnę, też otrzymał od dudy kiedyś najwyższe odznaczenie order orła białego. Co oczywiście jest niewytłumaczalne, ale pokazuje tylko w jakim charakterze działa prezydent Polski. Realizując czy interes, tu można zadać pytanie, oczywiście. Idziemy dalej, drodzy Państwo, do kolejnej publikacji, z której wynika, że Donald Trump nie ma ochoty spotykać się z Władymirem Załęskim. Trump nie planuje się spotkać z Zełańskim, a to Zełański od wielu tygodni już komunikował, że jak będzie w Nowym Jorku, jak będzie w Stanach Zjednoczonych, bo to tam jest siedziba ONZ, to spotka się i na osobności z Bidenem, i spotka się z Kamalą Harris i z Donaldem Trumpem, po to, żeby Bidenowi jako obecnemu prezydentowi, a Kamali Harris i Donaldowi Trumpomu, Trumpowi jako kandydatom, który z nich przecież będzie prezydentem USA, Przedstawić ten plan zwycięstwa, czyli plan niepokojowy, choć tak niektóre media donoszą, tylko plan ofensywy przeciwko Rosji. Jak myślicie, czy faktycznie jest tak, że to Załęski skonstruował jakiś plan w Kijowie i go będzie przedstawiał Ameryce? Przecież ta retoryka jest na głowie postawiona. W mojej ocenie to USA będzie dyskutować z Załęskim, przedstawiając jemu. Plan dalszych działań, dalszy plan dalszej ofensywy, dalszych ewentualnie prowokacji, działań pod fałszywą flagą, po to, żeby wywołać eskalację tego konfliktu. I taka jest prawdziwa, moim zdaniem, sytuacja. A retoryka oczywiście odwrotna dla tak zwanych ciemnych mas, dla ludu, który no, łyka jak pelikany, drodzy Państwo, narracje płynącą z mediów głównego nurtu. Donald Trump stwierdza jednak, że nie chce się spotykać. Ta informacja gruchnęła najpierw w Associated Press, potem podała Moscow Times i Moscow Times przytaczany jest tutaj przez portal wiadomości WP.pl. Trump twierdzi, że Rosji nie da się pokonać, a demokraci robią źle, wspierając Ukrainę. Miał stwierdzić Donald Trump. Przedstawiciele sztabu Trumpa powiedzieli dziennikarzom, AP, czyli Associated Press, że kandydat republikanów nie spotka się z ukraińskim prezydentem. Tak to, drodzy Państwo, wygląda. Teraz doniesienia sensacyjne, czyli słowa, jakie wypowiedział Recep Erdogan w Nowym Jorku na forum ONZ. Hitler został powstrzymany. Teraz trzeba powstrzymać Nataniahu. Tak jak Hitler został powstrzymany, tak Nataniahu i jego siatka Morderców muszą zostać powstrzymane przez sojusz ludzkości. To cytat. Powiedział w ONZ prezydent Turcji Recep Erdogan. W przemówieniu, w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku prezydent Turcji oskarżył Izrael o bójstwo. Wiecie Państwo czego? Zbyt dużo słów, nazwijmy to. Związanych z wojną na YouTube niedobrze jest używać, bo dzieją się konsekwencje. Blokady filmów, demonetyzacje, mocne przecinanie zasięgów itd. Ale wezwał Erdogan także Sojusz Ludzkości do powstrzymania tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Erdogan mówi, że przywódca Izraela musi zostać powstrzymany. Co jeszcze ciekawego tu powiedział. Przypomniał, że od czasu ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku zginęło 47 tysięcy Palestyńczyków, w tym co najmniej 17 tysięcy dzieci. Wspomniał też o nagraniu, które było udostępnione na serwisie X, na którym widać, jak izraelscy żołnierze zrzucili z dachu domu ciało. Nie tylko giną dzieci, dzieci w gazie, system ONZ również umiera. Umiera prawda, wartości, których rzekomo broni Zachód. Jedna po drugiej także nadzieje ludzkości na życie w bardziej sprawiedliwym świecie. Alarmował szef tureckiego państwa, wzywając Radę Bezpieczeństwa ONZ do działania. Na co czekacie? Aby zapobiec katastrofie w strefie gazy, aby położyć kres temu okrucieństwu i barbarzyństwu? Zapytał. Dodam tutaj jeszcze wątek Libanu, drodzy państwo, który się też rozwija. Prezydent Turcji skrytykował też władze USA na forum ONZ, zarzucając, że faktycznie nic nie robią, aby dopuścić, aby spowodować deeskalację tej wojny na Bliskim Wschodzie, a robią w zasadzie coś zupełnie odwrotnego niż mówią, czyli w dalszym ciągu gwarantują bezpieczeństwo Izraelowi i dostarczają uzbrojenie dla Izraela. Na ten moment nie wiadomo, jakie siły. Konkretnie, jeszcze Amerykanie przenoszą w rejon Bliskiego Wschodu, ale tam stacjonuje już 40 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Oficjalnie też grupa uderzeniowa lotniskowca. Nie muszę też mówić, że ta grupa uderzeniowa lotniskowca to tak naprawdę wiele jednostek, czyli wiele okrętów i dodatkowo dziesiątki samolotów, śmigłowców. Amerykanie pozostawili też kilka tygodni temu przesłali dodatkową eskadrę myśliwców do Izraela na pomoc Izraelowi i kto wie jakie siły w tej chwili tam kierują? Na ten temat jeszcze oficjalnie Pentagon się nie wypowiada, choć potwierdza, że w trybie pilnym przenosi tam tzw. potencjał militarny, czyli żołnierzy, sprzęt, uzbrojenia, a dodatkową amunicję. I to jest, drodzy Państwo, coś, co potwierdza, czy podkreśla prezydent Turcji Erdogan. Przypomnę, że Erdogan kilka miesięcy temu, dwa trzy miesiące temu, powiedział, że jeżeli Izrael nie przestanie robić tego, co robi, to Turcja wkroczy swoimi wojskami na te tereny. Nie powiedział konkretnie, czy do Strefy Gazy, czy na pogranicze z Libanem, ale zasugerował to jasno. W odpowiedzi władze izraelskie dodały, że czy skontrowały, że żeby sobie uważał, bo może spotkać go to samo, co spotkało Husajna. Dając jasno do zrozumienia, że może czekać go przeniesienie na tamten świat, mówiąc tak delikatnie. No i to są, to są bardzo konkretne groźby, bo one są groźbami ad persona, groźbami personalnymi pod adresem prezydenta Turcji, państwa natowskiego, państwa, które w NATO jest jedną z najpotężniejszych, sił militarnych. Turcja w NATO po Stanach Zjednoczonych zdaje się ma najsilniejszą armię. O tym też pamiętaj. Teraz ostatnie doniesienie mam dla państwa wypowiedź prezydenta czy przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Posłuchajmy co mówi prezydent Duda i państwu pozostawię ocenę tychże słów. The situation in the Middle East. Where, due to the brutal Hamas attacks of October 7, 2023, the conflict has escalated. Israel, like any other state, has the right to self defense. However, these actions must follow international humanitarian law. Poland has consistently supported a two state solution to the Middle East conflict that will guarantee both. Palestinians and Israelis the right to live in peace and security in correct relations with all their neighbours. As proponents of the principles of equality and the right of nations to self determination, we believe that the emergence of an independent Palestine will not contradict Israel's interests, whereas the right of Israel to exist cannot be questioned. The two nations are united by space and time, which will remain their common destiny. The current situation in Yemen is also of deep concern to us. The ongoing humanitarian crisis affects millions of people, and the struggle for control in a country poses a threat to regional security and freedom of navigation in the Red Sea. The international community must do everything possible to ease the suffering of Yemeni people and restore stability in their country. And we all see how the ongoing wars, conflicts, and terrorist actions in Africa undermine people's efforts to live and develop in safe and fair conditions. Może wystarczy. Drodzy Państwo, jak dla mnie przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy o tak zwanym generycznym charakterze? Mówi no, w zasadzie to, co zostało napisane na kartce, bo to przemówienie jest po prostu przeczytane. To po pierwsze. Po drugie, narracja moim zdaniem bardzo rozwodniona, bardzo rozmiękczona. Niestety nie mogę nic dobrego powiedzieć na temat wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, dlatego że w niej nie przebija się moim zdaniem nic istotnego. Powtarzane są tylko i wyłącznie frazesy i bezpieczne syjonistyczne z punktu widzenia syjonistów wypowiedzi w taki sposób, żeby broń Boże, oczywiście nikomu nie zaszkodzić. Ani słowa o tym, że polska racja stanu. W chociażby konflikcie na Ukrainie też musi zostać uwzględniona. A działania państw NATO nie mogą, czyli państw Zachodu, nie mogą prowadzić do sprowadzenia ryzyka na inne państwa, jeżeli chodzi o eskalację wojny z Rosją. To po pierwsze. Po drugie, ani słowa na temat potępienia ostatnich, najnowszych przecież bombardowań w Libanie. To po drugie. I w końcu po trzecie, nie powiedział prezydent nic, co by komukolwiek moim zdaniem mogło zapaść w pamięć jako przemówienie tak zwanego męża Stanu. Pozwólcie mi, że będę miał taką ocenę. Państwo możecie mieć oczywiście własną. Teraz ostatnia publikacja, którą dla dziś dla Państwa przygotowałem również z dnia 25 września, publikacja Rzeczpospolitej. Sikorski w ONZ porównał Putina z Hitlerem, ale to ryzykowny argument. Minister spraw zagranicznych. Sikorski na forum ONZ wyciągnął przeciw Rosjanom najcięższe działa, w Nowym Jorku z nazistami. Analogie historyczne są jednak ryzykowne. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nad Wisłą nikogo nie trzeba przekonywać do dalszego wspierania walki Ukraińców z Rosją. Całkiem realna jest za to groźba powrotu do władzy PiS. No i tu uwaga, drodzy Państwo, to jest nieprawdą, że, na zachodzie, pardon, że nad Wisłą nikogo nie trzeba przekonywać do dalszego wspierania walki Ukraińców z Rosją. Jest zupełnie odwrotnie. Moim zdaniem, gdyby zrealizować rzetelnie sondaże, po pierwsze, jak Polacy zapatrują się na tak zwaną wdzięczność i teraz tak, ukraińskich władz, ukraińskich obywateli, wdzięczność w stosunku do pomocy militarnej, finansowej, jak i w ramach czynu społecznego. To po pierwsze. Po drugie, jak Polacy zapatrują się na Dalsze wspieranie walki Ukraińców z Rosją w rozumieniu wypełniania nawoływań Sikorskiego do strącania rosyjskich dronów i rosyjskich rakiet nad Ukrainą, co musi oznaczać, logicznie rzecz ujmując, konieczność przeniesienia części polskich wojsk na Ukrainę, chociażby dysponujących właśnie systemami wykrywania, czyli radarami, czyli też wyrzutnie rakiet, czyli ten cały system, który ma za zadanie przechwytywać rosyjskie rakiety i drony. To przecież trzeba też personel który to obsługuje, tam przesunąć w cudzysłowie. Czyli to oznacza przystąpienie do wojny. No i teraz, jeżeli już tutaj na początku w tej publikacji mamy zaszyte takie manipulacyjne stwierdzenia, no to ja jestem tą publikacją, ale niestety rozczarowany. Manipulacyjne stwierdzenia, dlatego że Osoba, która czyta publikację Rzeczpospolitej, zakładając, że prawdą jest, iż jest, jest to najbardziej czyta, czytany i najbardziej reputacyjny dziennik w Polsce, tak twierdzi Rzeczpospolita, którą prenumeruję i czytam również, ale nie skażą tezą tam zawartą się zgadzam. No to, drodzy Państwo, jeżeli weźmiemy takiego mniej zorientowanego w polityce, w geopolityce, w tych kwestiach człowieka, czytelnika, to on może. Przez swoją skromność, można powiedzieć, przyjąć, że tak jest naprawdę. I w ten sposób formatuje się umysły ludzi, którzy nie mają na ten temat odpowiedniej perspektywy, aby wyrobić sobie własne zdanie. Czytamy dalej. Radosław Sikorski sprostuje słowa Donalda Trumpa. Tę wojnę wygrywa Zachód. Za Ocalem kontekst jest inny. Donald Trump, wyczuwając narastające zmęczenie części Amerykanów wsparciem dla Ukrainy, nie tylko odmówił spotkania z Władymirem Zełańskim w czasie jego kilkudniowego pobytu w USA, ale wręcz go zaatakował, nazywając sprytnym handlarzem. Wychwalał także zdolność Rosji do pokonania tak Napoleona, jak i Hitlera, zapominając o długiej liście porażek Moskwy. Wobec tego w licznych wywiadach amerykańs w amerykańskich mediach Sikorski skupił się na tym, by skutecznie odwrócić tę narrację. W kraju, w, którym, w kraju, który sam wybił się na niepodległość, wyzwalając spod władzy imperium, wskazał, że Rosja prowadzi nic innego jak wojnę kolonialną. Podkreślał także, że trwająca już blisko trzech blisko lat agresja nie okazała się pasmem sukcesów Putina. To raczej starcie na wycieńczenie, które Zachód, jeśli pozostanie konsekwentny, wygra. W ten sposób, że w polskiej dyplomacji wpisał się zdecydowanie w strategię Kamali Harris narażając się na napięcia w relacjach z USA. Jeśli to jednak Trump zdobędzie biały dom, te napięcia właśnie będą wówczas yy, rzeczywistością. Ale zrobił to w jak najlepszej dla Ukrainy i przecież dla polskiej sprawie. No i tu znowu kolejna, moim zdaniem, haniebna manipulacja, bo on zrobił to w, na w jak najlepszej dla Ukrainy, ale nie dla Polski sprawie. Minister spraw zagranicznych, który potencjalnie konfliktuje się z potencjalnym przyszłym prezydentem, oczywiście tak samo potencjalnym jak Kamala Harris, choć w mojej ocenie bardziej potencjalny jest Donald Trump, bo według mojej orientacji to Amerykanie zdecydowanie chcieliby tego prezydenta i słusznym jest obawa o rzetelność wyborów. No ale jednak Donald Trump miał za sobą, czy ma za sobą już dwa nieudane ataki. Kto wie, czy nie dojdzie do trzeciego. Co te potencjały trochę tutaj wyrównuje. Tego, że Kamala Harris może też, może właśnie ona zostać prezydentem. Natomiast w tym wszystkim ja nie dostrzegam, powiem Państwu wprost, stawiania nie ukraińskiej, tylko polskiej racji stanu. Ale to podobnie nie dostrzegaliśmy, gdy Sikorski siedział razem z Kłebą, byłym szefem msz Ukrainy. Gdy Kłeba na pytanie o zgodę na ekshumację i na pytanie o rzeź wołyńską osobę pytającą podczas pewnego kampusu Polska, czyli pewnego no, pewnej konferencji powiedzmy. Osobę pytającą wręcz w mojej ocenie zaatakował, zrównując rzeź wołyńską z akcją Wisła, czyli zbrodnie na kilkuset tysiącach Polaków według oficjalnych źródeł 80, 100, 120 tysięcy, to jest liczba ofiar, według innych doniesień Również może być prawdą, że to jest nawet pół miliona. I Kłeba zrównywał jedno z drugim, Sikorski nie zareagował. To wszystko powoduje, że Polak może nabierać wątpliwości co do tego, kto naprawdę rządzi w Polsce. Dlaczego te osoby tak się zachowują i dlaczego realizują interes, który z każdej decyzji widać jest. Antypolski. Z tymi pytaniami Państwa pozostawiam. Jeśli chodzi o ten materiał, to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i przypominam uprzejmie o tym, że warto subskrybować ten kanał. Polecajcie też Państwo te materiały znajomym, niech otwierają ludziom oczy. Dziękuję, kłaniam się. Tomasz Piekielnik.